Kamera termowizyjna FLIR E75. Zawartość walizki analogiczna jak w przypadku modelu E53, czyli mamy kamerę termowizyjną, ładowarkę na dwie baterie. Jedna bateria, druga bateria w kamerze. Akcesoria, jeżeli chodzi o ładowarki, akcesoria, jeżeli chodzi o paski dodatkowe, rękojeści. Co różni kamerę E75 od modelu E53, to przede wszystkim możliwość wymiany optyki oraz rozdzielczość. Model E75 ma rozdzielczość 320x240 pikseli i możliwość zmiany optyki, jeżeli chodzi o pole widzenia. Kamerę możemy wybrać z jednym obiektywem lub z kompletem optyki. Obiektyw o najszerszym polu widzenia to jest 10 mm, czyli 42 stopnie. Poza tym mamy dostępny obiektyw 29 mm, czyli 12 stopni oraz obiektyw 17 mm, czyli 24 stopnie. Wymiana optyki jest bardzo prosta. Wystarczy przekręcić pierścień na obiektywie. Zdejmujemy obiektyw, wybieramy dodatkowy obiektyw, zakładamy, przekręcamy. Kreseczki muszą być w linii. W tym momencie obiektyw jest poprawnie założony i mamy możliwość pracy z kamerą z wymienną optyką. Model 75 ma jeszcze jedną ważną funkcję pod palcem wskazującym. Dodatkowo mamy mały przycisk, który służy do automatycznego ustawienia ostrości, a duży przycisk standardowo do zapisania zdjęcia. Autofokus, ustawienie ostrości na zasadzie kontrastu termicznego. Możemy nacisnąć na spust i obraz zostanie zapisany do biblioteki obrazów. Żeby podglądnąć, wybieramy nasze zdjęcie.